Przypomnijmy, że do zdarzenia doszło w sobotnie popołudnie 14 marca. Jadący polną drogą motorowerem marki Romet 51-latek wjechał w ceglany mur. Zarówno straż pożarna, jak i pogotowie ratunkowe podjęło próbę reanimacji mężczyzny, to jednak nie udało się go uratować. Lubińscy policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej przy udziale prokuratora zabezpieczyli rozbity pojazd oraz ciało kierowcy. Jak ustalono na miejscu, 51-letni mieszkaniec gminy Ścinawa podróżował motorowerem po drodze polnej. W niewyjaśnionych na razie okolicznościach stracił panowanie nad pojazdem i uderzył nieszczęśliwie w betonowe ogrodzenie głową, w wyniku czego poniósł śmierć na miejscu. Zdarzenie ma o tyle charakter tragiczny, że kierujący nie posiadał kasku ochronnego wymaganego. Według relacji świadków zdarzenia 51-latek jechał bardzo brawurowo, stając na jednym kole. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Lubinie, która będzie wyjaśniała szczegóły i okoliczności tego zdarzenia. Policjanci po raz kolejny apelują do kierowców o rozwagę, korzystanie z urządzeń ochronnych, w tym kasku, oraz umiarze w prędkości, dostosowując ją do warunków panujących na drodze.